Dzisiaj zbieram kwiatki na syrop. Syrop z mniszka lekarskiego, czyli z mlecza. Chyba każdy o nim słyszał. Można by powiedzieć, że na pewno ma jakieś właściwości zdrowotne, że pomaga naszemu układowi odporności, żeby lepiej mógł funkcjonować. No według naszej medycyny, według germańskiej medycyny, nie ma czegoś takiego jak właśnie tak klasycznie rozumiany układ odpornościowy, bo każda choroba, każdy objaw jest konsekwencją tak zwanego biologicznego konfliktu. Ale jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na ten temat, jak rozumieć chorobę, to zajrzyjcie na nasz kanał Quantomed TV. A dzisiaj syrop z mniszka. My robimy syrop z mniszka, ponieważ lubimy dodawać go po prostu do herbatki, nam smakuje. Żeby było kilka słoików takiego pysznego syropu, to będziemy potrzebować aż 500 takich kwiatków. Jeżeli chcemy więcej, no to naturalnie możemy zebrać jeszcze więcej. Ja dzisiaj będę tutaj zbierała z tej działki, z okolicznych działek. Mam nadzieję, że mi się uda taką ilość zebrać. I teraz jak zrobić taki syrop, to pokażę później, może teraz najpierw, co robić z tymi kwiatkami. Więc obrywam tylko te kwiatki. Ważne jest, żeby to było właśnie teraz, kiedy te kwiatki są takie młodziutkie, żeby to było do południa. One wtedy są jeszcze często w tej takiej porannej rosie. Nazrywamy te kwiatki i w wielu z nich mieszkają takie czarne robaczki i my naturalnie nie chcemy mieć syropu z tymi robaczkami, więc będziemy się musieli ich pozbyć. To zobaczycie, że jak już nazbieram tyle mniszka, ile potrzeba, to rozłożę to, mam tutaj taką dużą białą kartkę, rozłożę to na godzinę, te kwiatki na kartkę i potem Wam to pokażę, te wszystkie robaczki wyjdą. No a potem już, co będziemy robić w dalszych krokach, to dopiero za chwileczkę Wam pokażę. Kwiatki mlecza mamy zebrane. Byliśmy dzisiaj na cudownym spacerze z wnuczką. Oprócz mlecza zebraliśmy jeszcze szczaw na pyszną zupkę szczawiową i na drugą zupkę pokrzywy. Pierwszy raz będę gotować taką zupę, no ale teraz co dalej z tym mniszkiem? Tak jak mówiłam, zbieraliśmy te kwiatki razem z wnuczką, więc one, może to jeszcze mała dziewczynka, więc nie są może aż tak przycięte bezpośrednio przy tej główce, ale to nic nie szkodzi. Ja zbieram nie tylko takie w pełni rozwinięte kwiatki, ale również takie kwiatki w pączkach, które dopiero zaczynają się rozwijać, ponieważ one też są już pełnowartościowymi kwiatkami. Te kwiaty leżały na takiej dużej kartce z bloku godzinę, po to, żeby wszystkie żyjątka opuściły te kwiaty, bo przecież chcemy mieć syrop z mniszka, a nie syrop z mniszka z wkładką. I teraz co dalej z tym robimy? Pod bieżącą wodą będę te wszystkie kwiatki teraz płukać. Wkładam je do garnka. Ważne jest, żeby te kwiaty zbierać nie przy ruchliwej drodze, tylko właśnie gdzieś w lesie, w jakimś miejscu, gdzie nie jeżdżą samochody, gdzie nie ma takiego zanieczyszczenia. Część kwiatów zebrałam na działce, ale tam było ich za mało, więc pojechaliśmy właśnie z wnuczką na spacer pod las. No i tam było dużo tych mleczy. To jest chyba jedna z najpopularniejszych roślin, bo mlecz dosłownie rośnie wszędzie. Wszystkie kwiatki są już przepukane. Tych kwiatków jest około 500 sztuk. Do takiej ilości kwiatów mlecza wlewam litr wody i to się będzie gotowało. Może to postawię. O. I od zagotowania
Od zagotowania liczymy czas około 15 minut. Powiedzmy 15 minut to się gotuje, po czym zakręcamy gaz i zostawiamy garnek zakryty na 24 godziny. Po 24 godzinach będę mogła przecedzić ten wywar. Zaraz to zrobię. Jakie będą dalsze kroki? Przecedzę, odcisnę te wszystkie kwiatki, żeby mieć czysty wywar. Dodam kilogram cukru. Mniej więcej jest taka zasada, że na kilogram wody dajemy kilogram cukru. Ja daję ciutkę mniej, ale zgodnie z przepisem kilogram. I sok z jednej, dwóch cytryn. Czyli teraz mam tutaj przygotowany już kolejny garnek, w którym będzie się syrop gotował. Przecedzam. Gdzie wcale z takiej ilości kwiatów nie będzie aż tak dużo tego syropu. Jeżeli ktoś chciałby mieć większą ilość czy zapas na całą zimę, to będzie musiał zerwać tych kwiatów o wiele, wiele więcej. Jak będą takie dwa małe słoiczki z tego, to i tak będzie dobrze. Ja lubię gotować w dużych garnkach i my tutaj w naszej kuchni mamy zawsze duże garnki. W dużych garnkach można dużo dobrych rzeczy ugotować. Odciskam to starannie, bo każda kropla tego wywaru jest na wagę złota. Mogę to odciskać ręcznie również, ale myślę, że tak wystarczy. Dobrze. Okej, teraz już teraz ma naprawdę ładny kolor i przede wszystkim piękny zapach. Kilogram cukru, czy prawie kilogram cukru i do tego sok z cytrynki. W zasadzie może tu najpierw będę wyciskać, żeby nie miała żadnych pestek. Wyciśniemy to dokładnie. Dobrą cytrynkę udało się kupić, bo ma dużo soku i łatwo ten sok wycisnąć. O, już tutaj jest pesteczka, zaraz ją wyjmę. Ten syrop z mniszka jest naprawdę bardzo smaczny. Jeżeli ktoś z Was jeszcze go nigdy nie próbował, to niech to zrobi koniecznie. Można tym po prostu słodzić herbatkę. Gdzieś tam czytałam komentarze, że ktoś pisał, że jest za słodki. Ale jak jest za słodki, to może dodać troszeczkę mniej cukru, chociaż tutaj cukier ma właściwości konserwujące. Albo po prostu używa tego do słodzenia herbatki na przykład i wtedy daje dosłownie łyżeczkę albo łyżkę. Ja rano do śniadania daję łyżkę takiego syropu. No, może będzie prościej. Dobrze. Okej. I teraz wstawiamy to i będziemy gotować godzinę, dwie, do momentu, aż zyska to konsystencję syropu. No i już musimy mieć przygotowanych kilka słoiczków, najlepiej małych słoiczków, do których potem to nalejemy, odwrócimy do góry dnem i to nam się zamknie i kilka miesięcy na pewno wytrzyma. Jeszcze to pomieszam. Przedostatnia czynność w przygotowaniu naszego syropu z mniszka. Mam przygotowanych
kilka małych słoiczków wyparzonych. One mogą być naturalnie większe, może być ich więcej, w zależności od tego, ile mamy syropu. Bardzo przydatny lejek, który pozwala wlewać gorące produkty, potrawy do słoików. I teraz zobaczymy, ile wyjdzie mi tego syropu, ile się tutaj zmieści. O, czyli troszeczkę więcej niż jedna bazóweczka. Ten syrop ma bardzo taką fajną konsystencję, ale jak jest chłodny, to wtedy robi się gęstszy. Szybko zakręcam mocno i stawiam do góry nogami. Jeżeli jest słoik niedokręcony, to natychmiast zobaczycie, że będzie tutaj zawartość tego słoiczka wyciekać. I kolejny. Dzięki temu, że mam taki lejek, nie pobrudzę przy wlewaniu tego miejsca, w którym zakręcam słoik. Dobrze. Kolejny, mocno zakręcam i odstawiam. Dalej. O, może nawet wyjdą mi cztery słoiczki, chociaż nie wiem. Czyli z takiej ilości mniszka to będziemy mieć około czterech słoiczków. Trzy. I czwarty słoiczek. O, może będzie więcej. Ten, który mi tutaj został, to przeznaczę po prostu na nasze bieżące spożycie. Dobrze. I mam cztery słoiczki. I teraz one tak do góry nogami będą stały, dopóki nie wystygną. I to jest przedostatni krok, bo one nie są jeszcze gotowe. A ostatni krok, jaki będzie, to za chwileczkę, za 2-3 godziny, jak to wystygnie. Wtedy będzie można je odwrócić i dalej wykonać ostatni krok. I ostatni etap syropu z mniszka. Syrop już wystygł, więc możemy obrócić go do góry. Znaczy normalnie, tak? Postawić go na nóżki. Zobaczcie, takie wklęśnięte wieczko oznacza, że on się dobrze zamknął. Więc teraz ostatni etap. Naturalnie on jest niekonieczny, ale według mnie ważny. To jest przyozdobienie tego słoiczka. I udało mi się znaleźć taką serwetkę, w której nie tylko są mniszki, bo jest i rumianek, i haber, ale jest akurat też mniszek i po prostu przykrywam taką wyciętą serwetką i już pięknie to wygląda. To jest bardzo fajny prezent, kiedy idziemy do kogoś, nie idźmy z pustymi rękoma, tylko właśnie weźmy swoje własne przetwory. Często jest tak, że mamy kogoś, kogo nie wiadomo, czym obdarować, no bo albo go dobrze nie znamy, albo on wszystko ma. Wtedy dobrym prezentem są właśnie nasze samodzielnie wykonane przetwory, syropy czy nalewki albo soczki. Jeżeli teraz komuś byśmy chcieli dać taki prezent, to dołączmy do tego etykietę, żeby ta osoba wiedziała, co to jest i z czego to zostało zrobione. Dzisiaj ludzie zwracają na to uwagę. Czyli zobaczcie. Mamy już pierwsze cztery słoiczki syropu z mniszka. Gwarantuję, że jest pyszny i będzie z nim pyszna herbatka. A kolejna porcja dzisiaj zerwanego mniszka czeka już na to, żeby zostać przerobiona na syrop. Smacznego, pijcie herbatkę z syropem.